Lasy górskie są specyficzne, po pierwsze pod tym względem, że porastają tereny o najwyższej ilości opadów w naszym kraju. A więc to jest miejsce, gdzie te opady powinny być kumulowane i przytrzymywane i później przez te lasy wolno uwalniane. I to nas zabezpiecza zarówno przed powodziami, czyli że po tym ulewnym deszczu w górach nie wzbierze fala i nam nie przejdzie przez pół Polski, ale też i zapobiega suszom, bo jak te lasy powoli będą uwalniać tą wodę, no to ona będzie cały czas przez cieki wodne dostarczana. Ja myślę, że tu też warto wspomnieć w tym kontekście, że lasy, oprócz tego, że one kumulują wilgoć, to okazuje się, że w skali kontynentalnej one odpowiadają za transport wilgoci w głąb kontynentów. Więc nie tylko lasy górskie są pod tym względem ważne. To działa w ten sposób, że ta para wodna w postaci chmur, jak jest przenoszona z nadmorza czy z nadoceanu w głąb kontynentu, to nad jakimś tam kompleksem leśnym deszcz spada, ale on jest w dużym stopniu z powrotem, ta woda jest ewapotranspirowana i jest oddawana w atmosferę i przenosi się dalej. To jest taki cykl, który coraz głębiej i głębiej w głąb kontynentu przenosi tę wodę. Gdyby nie było lasów, to centra kontynentów byłyby pustyniami. Jeżeli mamy do czynienia z opadami atmosferycznymi, to dużym problemem jest zmiana ich charakteru w ostatnich dekadach. Czyli to, że mamy coraz mniej takich spokojnych deszczyków, które by wsiąkały nam w glebę, a coraz więcej nawalnych deszczy, z których woda po prostu nam odpływa do rzek i do morza i nie mamy z tego żadnych korzyści. I ten problem jest największy oczywiście w lasach, przepraszam, nie w lasach, tylko oczywiście w miastach, tam gdzie mamy przestrzenie zabetonowane, zaasfaltowane, no bo to są takie nawierzchnie, które zupełnie wchłaniają wody. Natomiast w lesie mamy taki warstwowy układ roślinności, gdzie część tej wody jest zatrzymywana przez korony drzew, i to jest ta woda, która się nie kumuluje, która jest z reguły wyparowywana szybciutko z powrotem do atmosfery, ale to też ma bardzo duże znaczenie, bo to zwiększa wilgotność powietrza w danej lokalizacji i to się przyczynia do powstawania lokalnych deszczy. Później to, co przeleci przez korony drzew, spada na runo i wsiąka w leśną glebę. Glebę, która jest z reguły porośnięta obficie roślinnością, a więc nie ulega erozji i uniemożliwia odpływanie tej wody w szybkim tempie. A więc ta woda, która spadnie w lesie, ona jest kumulowana w glebie i później no, otrzymujemy ją z powrotem w naszych, nie wiem, punktach poboru wody pitnej. To jest woda nie tylko skumulowana, ale też oczyszczona. To jest też bardzo ważna funkcja lasu. Ale lasy z drugiej strony też są bardzo istotną pompą wodną, a więc nie tylko w lesie mamy wyższą wilgotność, ale ponieważ drzewa wytranspirowują wodę przez swoje liście, powstają chmury, które później odpływają od tego lasu i nawadniają okoliczne regiony. Więc to jest taki cykl i lokalny, i również no, dużo szerszy geograficznie. Torfowiska odgrywają tę samą rolę, co lasy górskie, czyli wchłaniają wodę, czy opadową, czy pośniegową, magazynują ją i powoli ją oddają. Z punktu widzenia klimatu no, też ważnym aspektem funkcjonowania torfowisk jest to, że to jest taki najtrwalszy magazyn węgla. Bo oczywiście las też kumuluje i magazynuje węgiel, ale takie trwałe magazynowanie w lesie ma miejsce jedynie w glebie.
bo jednak drewno z czasem się rozkłada i jedynie niewielki procent tego węgla z drewna jest kumulowany w glebie. Natomiast w przypadku torfowisk, tam większość tej biomasy przyrastającej jest odkładana w postaci torfu i magazynowana, no, jeżeli klimat jest sprzyjający, to na tysiąclecia.